partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Bo wydaje mi się, że miejsca przyjazne wegetarianom, weganom można podzielić tak na sam początek na dwa typy, czyli na obszary, gdzie wegetarianizm i weganizm stały się modne, obecne, na czasie, popularne. Nie lubię tych słów związanych z modami i trendami, więc zawsze szukam synonimów. W związku z pewną ostatnią świadomością i tym, że te osoby, mając dostęp do mięsa, serów, jajek, świadomie rezygnują z pewnego typu pokarmu i interesują się kuchnią bezmięsną czy wolną od produktów odzwierzęcych. I to jest świat zachodu. I tutaj oczywiście możemy właśnie pojechać do Londynu, do Toronto, do Nowego Jorku, do Warszawy i zjeść mnóstwo świetnych wegańskich rzeczy. Myślę, że warto jest mieć taką świadomość i mieć to w pamięci, że to, że w Toronto, Warszawie czy Berlinie mamy dużo wegańskich restauracji, wynika z zamożności tych miejsc i z tego, że jednak globalna północ ma większy dostęp zarówno do takich zasobów materialnych, pieniężnych, jak i do takich zasobów jak pewna świadomość czy edukacja. Natomiast w takich krajach jak Indie, Sri Lanka, Bangladesz czy części Azji Południowo-Wschodniej, tam weganizm ma dużo inny wymiar, inny sens i warto też to rozumieć, że to wynika tam z kolei z ograniczonych zasobów i jest odpowiedzią na to, że jedzenie musi być tańsze, musi wyżywić większą ilość osób. Wiedząc to i traktując ten temat poważnie, można zacząć się rozglądać za tym, co można tam zjeść. I myślę, że te kraje, one oferują tak różną kuchnię, że trudno było mi wybrać jedną, najciekawszą czy najsmaczniejszą, ale na pewno są to kraje, które pokazują, jak wciąż niedocenianym składnikiem są warzywa strączkowe. I to, że soczewica czy ciecierzyca może być przerobiona na setki, tysiące różnych sposobów. I podasz jakieś kraje, które są taką twą czołówką? Myślę, że no właśnie, co by tu wybrać? Na pewno mam duży sentyment do Izraela, chociaż on oczywiście jest w tej pierwszej grupie. Jest to kraj zamożny, zasobny. Natomiast geograficznie położony w trochę innej części świata. Ale powiedziałabym, że te kraje, które mają tradycyjnie wpisany rys niemięsności w swoją kuchnię, to szczególnie ciekawe, czy gdzieś na wierzchu po prostu w moich wspomnieniach, byłaby Mianma, czyli Birma, która jest krajem ulepionym z różnych tradycji kulinarnych, co wynika z różnego rodzaju trudnych konfliktów, które się tam odbywają i tego, że ta kuchnia jest jednocześnie połączeniem tradycji chińskiej, tradycji indyjskiej, tradycji tajskiej, a do tego występują tam bardzo wyraźne kuchnie regionalne. Co sprawia, że przemieszczając się po tym kraju, możemy spróbować nie tylko różnych smaków, różnych struktur, ale też zobaczyć różne typy posiłków. Co to znaczy? Mhm. Że my, kiedy myślimy na przykład o tym, jak wymyślić nowy, ciekawy przepis dla siebie, to myślimy jednak w pewnym znanym nam systemie posiłków. Czyli, że śniadanie, prawda, obiad, czyli jakieś drugie danie, zupa. Rozumiemy, że drugie danie to jest mniej więcej na talerzu wygląda w ten i w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest jedyny sposób podziału dnia i podziału posiłków. Czasem to śniadanie jest największym posiłkiem, czy w stylu zupa pho, która jest duża, gorąca, potem przez wiele godzin nic się nie je. Istnieją takie typy posiłków, których możemy nie rozpoznawać, jak na przykład mały obiad, który się bierze na wynos w drodze, bo przez cały dzień nic się nie je i trzeba wytrwać do kolacji, która jest w domu. I takich potraw mamy sporo, zarówno w Azji Południowo-Wschodniej, jak i w związku z tym w Birmie, Mianmie. Więc myślę, że to jest ciekawe ćwiczenie właśnie dla naszej wyobraźni. To jest bardzo, myślę też ważne, żeby dzięki takim wizytom możemy zrozumieć, że to jak my rozumiemy jedzenie, to jak my rozumiemy pewien kod posiłków nie jest jedynym uniwersalnym. Nowa Myśl na Dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano.
Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.